Nazywam się Kamil Baleja. Jestem rodzicem, dziennikarzem, radiowcem i chciałem Cię zaprosić na podcast, w którym rozmawiamy szczerze, bez ściemy i retuszu o byciu rodzicem. Tylko u nas pojawią się goście z pierwszych stron gazet, gwiazdy internetu, mamy i ojcowie, którzy nie boją się mówić o blaskach i cieniach rodzicielstwa. Będzie szczerze, zabawnie, ale także wzruszająco. W dzisiejszym odcinku... Też tłumaczy, dlaczego u mnie w ogóle było minus 500-900 libido. Po tam kilku metrach nie wiedziałam, czy wykopywać nogawką, czy łapać tutaj tego. Mamo, przestań. Dzień dobry Państwu w kolejnym odcinku podcastu Tato na Weź. Dzisiaj ze mną, a przede wszystkim z Wami. Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna, mama Matyldy i Tymka, czyli Tatiana Okupnik. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Pomiędzy Twoimi dziećmi jest 19 miesięcy różnicy. Tak. A właśnie dowiedziałam się, że pomiędzy waszymi tak. jest bardzo podobnie. Czyli też w to uwierzyłaś, że one kiedyś się będą same, jak dorosną, będą się same sobą zajmować i będą się bawić, tak? Znaczy taki był cel, że dlatego drugie, żeby miały siebie, mieli siebie nawzajem. No i co? Coś nie pykło, co? Znaczy, wiesz co, na razie widzę, że pyka, ale tak jak w każdej rodzinie, gdzie jest taka mała przerwa, czyli jest od miłości do po prostu krwiobicia i szarpania za włosy, po czym jest właśnie bronienie siebie nawzajem przed rodzicami i jednak żyją w komitywie, natomiast to przerywane jest czasami momentami totalnej nienawiści i dlaczego on się urodził i ja bym chciał sam bez Matyldy. Słuchaj, jesteś przede wszystkim wokalistką. A może przede wszystkim mamą. Właśnie, przede wszystkim mamą. Ale dobra, mamą, która ma piękny głos, która ma wspaniały słuch, która z niejednego scenicznego pieca chleb jadła. No to gdybyś miała wybrać, to bardziej Baby Shark, czy dinozaur Pimpuś, czy lubi jeść banany, nany, nany? Nany? Aida. Aida, czyli Aida. Mucha w mucholocie. Aida Kosojan, zdecydowanie. Mucha. Tak, chociaż oczywiście różne melodie gościły w naszym domu, ku radości mych uszu. Ale powiem szczerze, że całe szczęście, moje dzieciaki bardzo lubią, jak to Matyśka mówi, dla dorosłych piosenki. Miała taki moment oczywiście na Baby Sharka, tak jak pewno większość dzieciaków i na te różne brum-brumy Tymek, no bo tam auta oczywiście, dinozaury i inne, ale lubią słuchać, wiesz, takiej muzy, którą albo puszczam, albo niestety taka, która im się spodoba i trochę może mniej podoba, no ale no niech słuchają. Ale chyba sobie tam chyba jeszcze za wcześnie na ekipę, prawda? Bo to jeszcze, czy już się pojawiła ekipa? Nie, jeszcze nie. Takie hip-hopowe twory też się będą pojawiać. Jeszcze na razie nie, na razie to jest, wiesz, patrzenie na przykład na teledyski i Matylda powtarza wszystkie ruchy, wiesz, i czasami tak patrzę, mówię, skąd to się bierze, wiesz? Będzie chciała pójść w ślady mamy. Znaczy, jak to ona powiedziała, jak było jakieś pytanie kiedyś, kim ty chciałabyś być, jak dorośniesz? Najpierw powiedziała artystką, malarką, wokalistką, a potem elegancką. A ja mówię, a co to jest za zawód? Ona mówi elegancką, bo bardzo mi się to podoba. Maluchy nas potrafią zaskoczyć. Jest taki cytat Remigiusza Mroza. Ciąża to choroba, z której leczysz się dopiero po 9 miesiącach i 18 latach. Podpisałabyś się pod tym? O Jezus, powiem wam, że ja mam tyle myśli związanych z macierzyństwem, z tacierzyństwem też, chociaż oczywiście ja nie jestem tatą, ale sobie mogę popatrzeć też z bliska, co się dzieje z mężczyzną w tym czasie. I czasami współczuję, a czasami się śmieję, a czasami po prostu jestem wkurzona na tego tatę. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, dlatego że pamiętam, co ciągle mi małżonek powtarzał, na przykład w pierwszej ciąży, kiedy byłam w depresji. Przecież ciąża to nie jest choroba. Chociaż ja tutaj oczywiście sobie się śmieję z tego, ale on próbował wspierać, tylko troszeczkę nie miał narzędzi, nie wiedział jak. Ale jak miał to robić? Bo to jest też jakby kolejne pytanie na mojej liście, ale jak już zahaczyłaś, to rola mężczyzny w tym trudnym okresie, w którym byłaś. Bo my bardzo byśmy chcieli, bardzo często. Ale nie wiemy, co robić. Tak, ja wiem. Znaczy, ja nie wiedziałam, co robić, no to jak on miał wiedzieć? I cokolwiek robimy, to wszystko jest źle. Nie, to znaczy ja całe szczęście zdawałam sobie sprawę, że to wszystko, co robił, to nie jest źle. Ja wręcz w którymś momencie przestałam mówić wszystko, co czuję. Bo widziałam, że ja tak go bombarduję takimi tekstami, których on się w ogóle nie spodziewał. Oczywiście zdawał sobie sprawę, że ciąża to jest kobieta, wahnięcia i koledzy mówili, słuchaj, ty do mnie podchodź z kijem, jak coś, uciekaj. Ale generalnie, że właśnie, że może być różnie, że trzeba mieć dużo cierpliwości. No ale każdy ma swoje granice. Zasypałaś go negatywnymi myślami, tak? I to, czy wiesz co,
mój Michał właściwie chyba jak zaczął raczkować, to już wiedział, że będzie ojcem. Po prostu to w sobie miał i pomimo tego, że jest 6 lat ode mnie młodszy, to właściwie on od początku wiedział dzieci, rodzina i tak dalej. A ja w ogóle nie, jeśli chcesz, to nie ze mną, przepraszam bardzo, ja nie jestem gotowa. I dopiero w momencie, kiedy ja poczułam, że to jest ten moment, ja powiedziałam, ja byłam tą, tak, teraz proszę, jedziemy z tym koksem. I dokładnie wiedziałam kiedy, w ogóle wszystko wiedziałam. Muszę ci przerwać, ale dokładnie wiedziałaś, czyli ty byłaś tą przyszłą mamą, która mówi, słuchaj, to jest dzisiaj, dzisiaj jest owulacja, dzisiaj jedziemy. Nie, ja nie jestem z tych mamy. Sprawdzających, tylko ja wiedziałam dokładnie, kiedy zaszłam w ciążę. Ja po prostu to i w pierwszym, i w drugim przypadku. Bo to się czuje podobno, prawda? Kobiety to czasami czują. Ja należę do tych, które po prostu poczuły i to jeszcze w drugim, to za chwilę ci opowiem, okay. Bo to ja już chyba zwróciłeś uwagę, ja niestety dużo lubię mówić i dygresji dużo będzie, to jak coś to tam wyciągaj, stop. Ale wracamy do tego, jak ten mężczyzna może... To wydaje mi się, że w naszym przypadku nie mógł, bo nie wiedział, że to może być depresja w ciąży. Mhm. Ja nie wiedziałam. Wiesz, u nas zazwyczaj, znaczy u nas, w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju, ciąża jest konotowana ze szczęściem, z radosnym oczekiwaniem na bąbelka. Ale szczególnie u ciebie. Tak. Wiesz, to jest niezwykłe, bo Tatiana Okupnik ma wizerunek twardej babki, jak mi się wydaje, i przede wszystkim tryskającej optymizmem i radością. Słuchaj, ty wszędzie, gdzie się pojawiałaś, każdy mówił, ależ to jest dziarska babka, ależ ona ma energii. I to jest, wiesz, i to jest paradoksalnie piękne, że o tym mówisz. Piękne w cudzysłowie oczywiście, bo trochę odzieramy z depresji tą taką twarz, że człowiek, który ma depresję, to jest ten przygnębiony, pesymista. Że ktoś, kto jest radosny, nie może mieć depresji. Nie. A szczególnie no, w ciąży. To jest totalna głupota, bo już chyba teraz wszyscy, całe szczęście, mam nadzieję, że większość z nas, nie wszyscy, już zdajemy sobie sprawę, że depresja to nie tylko jest płacząca osoba, ale czasami taka, która zaczyna być agresywna, sfrustrowana, bezsilna i ta depresja przybiera jakiś taki w ogóle dziwny kierunek. Ale wracając ciągle do tego faceta, ponieważ ja sama nie zdawałam sobie sprawy, że to jest jednak depresja w ciąży, tylko ja poczułam i to u mnie się z dnia na dzień wydarzyło, pomimo tego, że byłam spełniona zawodowo, że miałam mężczyznę, który chciał ze mną mieć to dziecko i był przy mnie, pomimo tego, że byliśmy stabilni finansowo i wszystkich tych takich punktów, które wydawałoby się, że przyczyniają się... Czeklista jest i nagle się okazało jednego dnia, to dosłownie było 2-3 tygodnie po zajściu w ciąży, najpierw radość, picie soków z pomarańczy, bo mnie się ciągle chciało soków świeżo wyciskanych. I nagle ja nie chcę wstawać i mówię, co ja zrobiłam? Patrzyłam na mojego męża, mówię, przecież ja z nim, ja nie chciałam, ja w ogóle, przecież dlaczego z nim? Co ja zrobiłam? Koniec życia. Tak, że nagle miałam koniec życia, to jest koniec mnie jako artystki, jako kobiety, że w ogóle, przecież tak naprawdę ja nigdy nie czułam, że chcę mieć dzieci. Wszystko zanegowałam, wszystko. I rzeczywiście, jak on bo widział, że ja płaczę i w ogóle jestem taka, że nie chcę wychodzić. Ale poczytał, że kobiety tak mają, że to huśtawka hormonalna. I myślał, że to jest tak. Że przejdzie samo. Ale jak próbował, no pytał się, o co chodzi, jak ja zaczęłam mu mówić, że ja chcę ten brzuch odłożyć na półkę, żeby to poza mną się rozwijało, że ja zaczęłam mówić takie, wiesz, o ciemnych stronach tego, że generalnie i nagle facetowi, z którym, no, którego niby kochałam, mówię właśnie, że to nie tak miało być. I on, wiesz, widział, że to nie mija. Zresztą babcia, mama też widziały, były przerażone, bo właśnie ale to, co powiedziałaś, ta babka... Mówiłaś, nie dało się nie mówić, one widziały. Były te rady pod tytułem, weź się, córeczko, ogarnij, weź się, Tatiana, ogarnij, będziesz miała fajne, piękne życie, jesteś zdrowa, masz wspaniałego męża, dobre życie. Czym ty się w ogóle... Kobiety mają gorzej. Od znajomych czasami słyszałam, ty zawsze byłaś inna, bo wiesz, ta artystka, to tak, jak to nie cieszy, nie tego... Albo na przykład jak zaczęłam czuć ruchy i mówiłam, że ja nie mogę tego wytrzymać, bo to tak jakbym miała obcego i że ja nie mogę jakoś tego zrozumieć, że tam coś w środku mi się rusza. Jeszcze na początku mówiłam rzeczywiście coś, co wpędzało mnie w wyrzuty sumienia, bo już od razu myślałam właśnie, Boże, tej córce będę musiała karnet do psychiatry wykupić od razu, bo taka matka, która ma takie myśli. Bo się naczytała, że ten etap prenatalny jest tak samo ważny. Znaczy, wiesz co, nawet nie o to chodzi. Ja jakoś tak czułam, że co ja zrobiłam... Już dzieciom zrobię, czy temu dziecku pierwszemu, prawda, już zrobiłam źle, bo ja się nie nadaję, nie powinnam być mamą i tak dalej, a poza tym właśnie te czarne emocje, których nie dało się ukryć. No to bliscy czasami mówili tak, albo takie osoby może trochę dalsze, że właśnie weź się rozerwij, no co ty tam, tamten ma na przykład raka i albo ktoś nie może zajść w ciąży i tak dalej. Ale babcia i mama starały się na przykład mówić, one miały inne też doświadczenia, bo każda kobieta ma inne, one mogą być dość podobne, ale każda inaczej reaguje na różne bodźce. To wiesz, próbowały mówić, to minie, to nic. Jak człowiekowi w depresji mówisz, że to minie... Najgorsze, co można powiedzieć, to, co? Znaczy, wiesz, to nic nie pomoże. Jeszcze zapętla się to. I ja pamiętam, że ja nie mogłam słuchać tych rad, tego w ogóle, tych podpowiedzi, bo ja wtedy właśnie czułam agresję, że nikt nie jest w stanie mnie zrozumieć.
i też nie mogłam znaleźć odniesień w internecie, bo w 2016, jak wpisywało się depresja w ciąży, jak potem już zaczęłam myśleć, że może to jednak nic nie było. Teraz już tam 5 pozycji wyskakuje. Ale czemu tak mało? Właśnie między innymi po to jest ten podcast, żebyśmy trochę odarli ze stereotypów macierzyństwo, tacierzyństwo. Tak. Dlaczego tak mało mam mówi o tym, że jest ciężko? Bo jeżeli, wiesz co, to jest kolejna rozmowa, którą przeprowadzam i wszystkie kobiety mówią jedno, było cholernie ciężko. Mm-hmm. To dlaczego u licha tak mało mam mówi o tym publicznie? Czy to cały czas jest powód do wstydu w naszym kraju? To jest tabu. Po pierwsze, cały czas jest to dziewczyny tabu? Boją się krytyki, boją się oceny i wiedzą, że skoro to tabu, to właśnie znowu jest to tabu, które trzeba kruszyć, że skoro koleżanki mówiły, że jest no tam trochę niewyspanie, ale to jest najpiękniejsze, i tu jak się różą, i nam tego, i poru, no boli, a niektóre, oj, ja orgazm w trakcie porodu, prawda, i większość tych Polek idzie tam na, wiesz, na oddział ginekologiczny i mówi, tak wygląda orgazm, to... Wiesz, na pewno pojedyncze przypadki się zdarzają. Jasne. I chwała w ogóle tym dziewczynom i tym matce naturze za to, ale rzeczywiście jest tak, że raczej staramy się pokazywać to, co ładne, bo nam się kojarzy, że momenty słabości, albo jak sobie z czymś nie dajemy rady, po prostu z porażką, której wszyscy, tam, nikt nie ma porażek, zapraszamy sukcesy. A życie składa się z, no to jest sinusoida, czyli góra, dół i tak samo może być w przypadku ciąży. Życzę wszystkim, bo nie chcę straszyć i ty też pewno nie masz takiej intencji, żeby straszyć na przykład przyszłych ojców czy przyszłe matki. Ale ja dlatego zaczęłam o tym mówić, bo chciałabym dać im narzędzia. Ja takich narzędzi nie miałam, dopóki nie wystartowałam po terapię, po pomoc specjalistyczną. I chcę powiedzieć głośno, że jak ja w którymś momencie tam zrobiłam swój coming out, to się posypały wiadomości. To nagle się okazało, że moje przyjaciółki, słuchaj, moje znajome zaczęły mi mówić, co u nich się wydarzyło. A ja nie wiedziałam. Rozumiesz, dziewczyny mi bliskie, które same też, no nie mówiłam o coś, albo że to wstydliwe. No partnerom, dziewczynom czasami nie mówią, co się dzieje. Chodzi o to, że kobieta w ciąży jest samotna z tymi problemami i nawet nie próbuje znaleźć kogoś, kto ją wysłucha, bo ma z tyłu głowy piętno, że jak inne kobiety dały radę, to ja będę niewystarczająco dobrą matką. Nie ty pierwsza, nie jedyna, to raz. Tak. Dwa, skoro u niej jest coś nie tak, to ona się nie nadaje. No. Lepiej nie mówić, bo po prostu od razu niebieska karta i od razu po porodzie zabierają dziecko. To jest najgorsze. Założę się, że masz takie myśli, bo każda moja żona ma dokładnie to samo i myślę, że każda kobieta ma takie myśli, każda mama. Nie jestem wystarczająco dobrą matką. Cokolwiek, jakkolwiek się będę starała. Na każdym etapie. Jestem niewystarczająco dobrą matką. Ale wiesz, to z drugiej strony, bo jedno to, co społeczeństwo twierdzi, czyli ta matka Polka i obraz piękny i pomniki. Dwa, to co nam wychowanie wbiło do głowy i to co obserwowaliśmy, łyśmy. A trzy, i moim zdaniem tu jest clue, nasz wewnętrzny kapral, ja tak go nazywam, czyli nasze wyobrażenie, jak powinno być. Które ja mówię sami o nim mroczny pasażer. No proszę, a ja mam kaprala. Niech się przywitają, tak. cześć. I wiesz co, i wydaje mi się, że tu jest clue, dlatego że każda dziewczyna, z którą rozmawiałam, nawet te, które się spełniają stuprocentowo w macierzyństwie i w ogóle nie potrzebują na przykład spełniać się zawodowo, tylko czują, że to jest ich misja i w ogóle jest cudnie, to mówią, że mają takiego kaprala, który mówi, a puściłaś bajkę dziecku, to jest niezdrowe, to bardzo wpłynie źle na rozwój twojego dziecka. A, nie poszłaś dzisiaj na spacer. Wiesz, czyli takie cały czas biczowanie siebie, albo właśnie stawianie sobie tej poprzeczki. A, dziecko nakarmione, ale do mnie posprzątane. Czy to nie internet nam robi tę krzywdę? Czy to nie jest ten obrazek, który... No ale kiedyś internetu nie było i babcie, ciocie też opowiadały, że... No dobrze, ale jednak cały czas był kreowany obraz przekłamany, bo ten obraz jest, on jest mocno przypudrowany i tam nie ma worów pod oczami, tam nie ma szarości. Tam dzieci jest, są czyste. Prawda? Czyste, mamy są piękne, śliczne. Piękną dziadka razem jest z dziećmi, w ogóle, tak. Cudownie jestem spełniona. I jest jeszcze seks oczywiście z partnerem i w ogóle tak. Miłość. Od razu. trzeci miesiąc po tym. W połogu. Ale właśnie dobrze, że to wybrzmiało, bo mężczyzna oprócz tego, że... Tak. No w ogóle ciekawy wątek mam wrażenie, bo mężczyźni trochę też są w tym okresie dyskryminowani. Wiadomo, że kobiety mają źle, ale wiesz, mężczyzna, który nagle miał jakiś wzorzec zachowań, miał regularny seks, miał żonę, która była przy nim i nagle się okazuje, że on nie za bardzo wie, ma takie same potrzeby, nawet nie wolno mu, wiesz, nie wolno mówić o potrzebach, bo jak powiesz, mam ochotę na seks... To ja baseball wyciągnęłam. No właśnie. I teraz... Nam też się obrywa. To nie jest to, że tylko... Nie, żeby tego nie spłaszczyć, ale bo to jest szalenie istotny problem, o którym się nie mówi.
Tak, że mężczyźni też mają pod górkę. Wiesz, ja powiedziałam, że na pewno możecie mieć ciężko, ale to jest tak, że jedna i druga strona ma ciężko. I tutaj nie chcę teraz mówić, o panowie, współczuję, bo tak można sobie pożartować, ale prawda jest taka, że jakby pojawiają się dwie osoby na świecie, jest babeczka, jest facet i mówią, jeżeli to świadomie, prawda, fajnie dogadują się, będziemy rodzicami. Czyli razem uczestniczą w procesie i powinno być tak, oczywiście każda para sobie ustawia to na swoich zasadach, ale chodzi mi o to, że rzeczywiście tutaj mamy rodziców. Uh-huh. Czyli to nie jest tak, że na przykład jak partner przywinie dziecko, to powie pomagam żonie, tylko to jest jego dziecko tak samo. I słowo w ogóle pomagam powinno być wygumkowane z naszego języka. No. Że to z automatu powinno być tak. Oczywiście zdarzają się dziewczyny, które w tym pierwszym okresie w ogóle nie dopuszczają nikogo do dziecka, bo one lepiej zrobią i taki partner jak 10 razy usłyszy, że ty inaczej, źle. Znaczy, o właśnie, że często się mówi, skoro inaczej, to znaczy źle. A to wcale nie znaczy, że źle, tylko inaczej. Ja bym to zrobiła lepiej. No na przykład, jako kobieta może zrobiłaby, ale jako facet, zresztą po to są te dwie cząstki, prawda, że facet inne emocje też daje, babka inne emocje i to nie ma się pokrywać. I to też dziewczyny też muszą, każda musi dojść do tego, że ten facet, żeby uczestniczył właśnie, żeby był rodzicem, to on musi po swojemu. Dajcie nam szansę, dopuśćcie nas do swojego świata. Znaczy, jeśli pytacie, to oczywiście tutaj się robi tak, tam tak, siak, ale nie, to jest tak samo jak z dawaniem rad, jak ktoś nie prosi. Aha. Daj mi się, tak samo ta dziewczyna, przecież to nie jest tak, że my wiemy. Nie wiemy jak karmić, bo mam przypadki dziewczyn, które w szpitalu już zaczęły mieć problem z emocjami, bo na przykład położne mówiły, jak ona prosiła o pomoc, że ja nie wiem trochę tu tego, nie wiem, tak nie łapię piersi, nie jest się córka i tak dalej. No jak to nie wiesz? A to jest pierwsze dziecko. Zatrzymajmy się na tym karmieniu, bo to też jest, mam wrażenie, temat, o którym należy mówić głośno. Ale musimy wrócić do tej namiętności. Do namiętności. Tak. Dobra, czyli skończmy namiętność, a potem karmienie. Najpierw namiętność, potem karmienie. Okay. To a propos namiętności, czy możesz zrobić jednak, wyłączyć klimę, bo mi się zimno zrobiło i ciężko o namiętności. Dobra. Temperatura studia się podniosła. Teraz trzeba zrobić, żeby się rozgrzało właśnie. W momencie, ja powiem o swoim przypadku, bo oczywiście i nie chcę dawać rad, bo ja tylko chcę się dzielić swoim doświadczeniem, bo każdy sobie sam niech z tego wyciąga coś, jeśli się przyda, jak nie, to nie. W momencie, kiedy ja byłam w takim emocjonalnej szarości, właściwie czerni przez cały okres ciąży i dopiero paradoksalnie w 9 miesiącu poczułam się lżej, nastąpił poród, który w moim przypadku akurat był ciężki, długo trwał, 33 godziny, 5 godzin parcia, czyli generalnie i skończył się cesarką w pełnej narkozie. Ja jakby nie mogłam uczestniczyć nawet w tym przywitaniu Matyldy na świecie. Po porodzie okazało się, że są jeszcze duże komplikacje poporodowe, których w czasie połogu, ja nie byłam świadoma, ja myślałam, że to po prostu ciało jest że zmęczone. Przejdzie, tak. Tak, że to się wchłonie wszystko. A tu dupa. Dosłownie. Tak. A no i rzeczywiście wygląda to tak, że w momencie, no ja już to mówiłam, także nawet przed tobą się teraz nie wstydzę, bo jeszcze 2 lata temu czy 3 lata temu, to ja podejrzewam, żeby mi to słowo nie przeszło. Ale przechodzi, prawda? Teraz przechodzi, bo przerobiłam i właśnie wypowiedziany wstyd nie jest już narząd, gdzieś tam sobie leci. I ja trochę też to zrobiłam dla siebie. Potem się okazało, że to jeszcze parę dziewczyn na tym skorzystało, ale czy tam im pomogło to ze swoimi jakimiś tam komplikacjami. Czekaj, czy strachami. Bo znowu jesteśmy chodzi o tą namiętność, że w momencie, kiedy komplikacje poporodowe są na tyle silne, że twoja fizjologia się zmienia i ty na przykład najprostszej czynności, czyli defekacja jest niemożliwa. Mhm. No to wyobraź sobie, że na przykład, nie wiem, tydzień człowiek się nie może załatwiać, to i wkurzenie, i ból, i tak dalej. Ja najpierw jeszcze oczywiście chodzę do lekarzy. Lekarze jakby proszę poczekać 6 miesięcy. I cały czas jest problem. Czyli ty wiesz, że jeszcze nie doszłaś do siebie. Mówię ci teraz jako kobiecie, nie doszłaś do siebie. Twoje ciało reaguje tak, że się robią jakieś stany zapalne, jakieś, wiesz, rany, pojawia się krew, stany zapalne, leki bierzesz ciągle i cały czas czujesz, że to ciało jest jeszcze nie doszło do siebie po prostu. A ponieważ dajesz z siebie wszystko i jeszcze w naszym przypadku było tak, że Michał trochę tak jak marynarz, nie było go dużo w domu, jak się pojawiał to na trochę, czyli ten ciężar bycia właśnie rodzicem spadł na mnie jeszcze w takim stanie fizycznym właśnie dość średnim. I w momencie, kiedy mój partner wracał i na przykład wystarczyło, żeby powiedział kochanie innym głosem, albo spojrzał się na mnie, to ja po prostu miałam coś, chyba żartujesz. Dlatego, że w momencie, kiedy cały czas dawałam tej mojej córce z opieką, wiesz, wstawanie, karmienie piersią, bla, 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 a tu po prostu ja jestem totalnie w rozsypce, bo to też boli. To nie jest a tak, mówiłaś że mu o tym? Tak, on tak. Znaczy, ja powiem ci, ja jestem z tych, że tam po prostu z grubej rury, my jesteśmy stary po prostu. I wiesz, i on też na początku, no ale jak, no to idź, bo
faceci zazwyczaj są za bagaż. Idź do lekarza. Dokładnie. I ja chodziłam do lekarza, a oni, wiesz, przepraszam, ale to powiem. Czyli na przykład rozwiązanie problemu. Czy teraz powiem szybko, co się wydarzyło, to też tłumaczy, dlaczego u mnie w ogóle było minus 500-900 libido, bo jeżeli w trakcie porodu została mi przerwana cała tylna powięź pochwy, czyli całe mięśnie zostały rozerwane, czyli nie możesz się wypróżniać, bo nie możesz przejść i tak dalej, i tak dalej. To i to wszystko ci zaczyna to, co czułaś, no bo no, znowu mi jako kobieta, czyli wszystko było fajnie, się trzymało i nagle to wszystko ci za przeproszeniem wypada, rozumiesz? Czyli czułaś się fajnie przed i twoje ciało było wszystko okej, ja się czułam zmysłowo, seks był w ogóle dla mnie bardzo ważny, a nagle jest coś takiego, że twoje ciało nawet ci nie, w ogóle nie myślisz o tym, bo ostatnia rzecz na świecie, której chcesz pomyśleć, tak? Patrzysz na siebie i mówisz, masakra, że w ogóle tak jakby nieadekwatnie do wieku mojego postarzała się moja, wiesz, część intymna. I ani to nie sprawia, że czujesz się seksownie, ani to nie sprawia, że łakniesz tego seksu, tym bardziej, że właśnie cały czas dajesz tego. I ja nie byłam w stanie, skoro ja nawet nie miałam dla siebie czasu takiego, dla mnie samej, jeszcze dawać coś partnerowi. I ja mu też o tym mówiłam, ale sobie zdaję sprawę, że jakby, no kurde, no są różne sposoby, ale ile można, nie? I to się dzieje, wiesz, wśród znajomych. To się wszędzie dzieje. Zresztą często panowie... Ale się o tym też nie mówi. To jest, wiesz, chociaż problem. Czasami faceci mówią na przykład, że pojawiło się dziecko i ona teraz kocha tylko dziecko. I to nie jest kwestia tego, ale że ona kocha dziecko. Ale mówią między sobą, mówią w trochę sarkastyczny sposób. My też o tym nie gadamy, wiesz. I to się nie mówi, że to jest naprawdę... Tak. To jest ciężki, duży orzek do zgryzienia, że rozpadają się związki, bo pary nie mogą się porozumieć. Nie, trudno zrozumieć, dlaczego tak się pozmieniało. Po każdym porodzie ciało się zmienia. Po każdym porodzie kobieta ma zupełnie inaczej odczuwa ten seks. Tak. I to jest też ważne, żebyśmy o tym mówili, bo wydaje się nam, że poród naturalny, siłami natury, wszystko wróci. No nie zawsze wraca. Tak. No nie zawsze wraca. Kolejna rzecz, jak już jesteśmy przy porodach, nacinanie krocza. Plaga w Polsce. Tak. Chyba w 85. WHO powiedziało, to nie jest najlepszy pomysł. A tylko niektóre przypadki wymagają tego. 80% kobiet, jak zapytano, czy miałaś nacinane krocze, 80% kobiet powiedziało, miałam nacinane krocze. 60% powiedziało, nawet mnie nie zapytano o zgodę. No to teraz panowie, natnijcie sobie prącie. Prawda? I potem niech partnerka mówi po 2-3 tygodniach, no dobra, więcej, 6 tygodni mówi, mam ochotę na seks. A ty mówisz, co? Wypierdzielaj, kochana, nie? Że, znaczy, to są też te zmiany takie, jeżeli jest operacja, rzeczywiście boli albo nie wraca, bo też często nie wraca właśnie to, co mówimy. Czy przy komplikacjach, panowie, teraz wam powiem, jeżeli dziewczyna, która wcześniej śmigała i w ogóle była, nie wiem, po prostu postrachem waszych łóżek nocnym, ale takim postrachem w dobrym znaczeniu tego słowa, i nagle się okazuje, że ona ma problem z nietrzymaniem moczu. No kurde, nietrzymanie stolca, to wszystko się wydarza. I teraz tak, to nie jest tak, że te problemy są nieodwracalne. One są i trzeba jak najszybciej działać, ale przez to, że jest to tabu, jest wstyd, niedzielenie się, co się wydarzyło nawet ze znajomymi, albo udaje się dziewczyna do lekarza i wydaje jej się, że może nawet o tym już nie powie. No albo jak, wstydzi się, przecież wszystko jest w porządku, tak? Wszystko tu się dobrze goi, blizna ciało jest, okej. Ale ona czuje, no nie chce współżyć z partnerem, no bo jak sobie pomyśli, że zaraz będzie nietrzymanie moczu, jak partner zareaguje, jak tego. Zresztą nietrzymanie stolca chyba jeszcze fajniejsza historia. Znaczy w ogóle, słuchajcie, teraz ja się śmieję, ale naprawdę to piękne, są... Piękne, że ty o tym mówisz, wiesz, z radością, bo wiesz, że robisz podwójnie dobrą robotę. Po pierwsze, że mówisz o tym, ale nie mówisz w sposób, że siedzisz tutaj z chusteczką, Łukasz, tak naprawdę, tylko mówisz w sposób taki, że to się będzie niosło, że to jest coś, czego ludzie słuchając powiedzą, kurczę, ja też mam taki problem, może moja partnerka faktycznie ma ten... Ale słuchaj, mają kobiety, które 30-40 lat temu urodziły i one też jest dla nich ratunek. I co najważniejsze, ratunek jest na NFZ. A często dziewczyny nawet o tym nie wiedzą, a jak są odsyłane, idą do lekarza, tak jak w moim przypadku było. Zrobiło się teraz gorąco, ja się rozbieram. Dobra, poczekaj. Widzisz, po tej włączamy klimatyzację, dobra, mam czekaj. Mam namiętności, której nie było. Dobra, i dziewczyny idą do lekarza, tak jak ja. Lekarz na przykład patrzy, mówi, ja nie widzę tutaj, tam u mnie też tak, no trochę może ta ściana jest wycieniona, ale to nie, to pani będzie ćwiczyła mięśnie kegla i tak dalej, fantastycznie. Mityczne ćwiczenie mięśni kegla, to jest historia, którą ja słyszałem z tak wielu ust. Ćwiczysz mięśnie kegla? Moja żona mówi, czekaj, próbuję ćwiczyć mięśnie kegla. Co w ogóle? Jak zacząłem o tym czytać, to jest jakaś kosmiczna historia. Znaczy, słuchaj, to wszystko jest potrzebne, ale jeszcze teraz do dziewczyn, które słuchają, albo partnerów, jak widzicie, że partnerka, dziewczyna, wasza żona mówi, że coś właśnie nie do końca może nawet chce powiedzieć, bo się wstydzi, bo cholera, to też zależy od relacji i komunikacji, no to umówmy się, że nie wszyscy potrafią powiedzieć konkretnie, bo często dziewczyny są przerażone, że to tak do końca życia i idzie do lekarza i na przykład lekarz mówi, proszę pani, no miała pani ciężki poród, taka karma, bo tacy lekarze się zdarzają i jeżeli ona
odpuści, bo mówi, nie ma ratunku, koniec. Już nigdzie nie pójdę, bo się wstydzę po raz kolejny rozkładać te nogi. No bo tak dziewczyny myślą, że znowu tam będzie ktoś mi oglądał, majdrował. To nie. I często potem nie chcą mieć drugiego dziecka, bo się już boją, że... I teraz tak, jak czujesz dziewczyno, że coś jest nie tak, że to po połogu nie wróciło, czy tak jak lekarz powiedział, proszę poczekać 6 miesięcy, nie wróciło do normy, to szukaj dalej specjalisty do skutku, bo te operacje są na NFZ. Nie szukaj pomocy w klinice prywatnej. Oczywiście, jeśli chcesz, to możesz, tylko chodzi mi o to, że nie zawsze w klinice podwiedzą ci, że ty możesz zrobić to na NFZ, że to ci się należy i że trzeba reagować szybko, bo większość paradoksalnie z tych problemów, to są problemy odwracalne, tylko trzeba szybko reagować. To gdzie tkwi problem? Zobacz, tyle się mówi o ciąży, o macierzyństwie, o karmieniu piersią, tyle się mówi, ten doradca laktacyjny i tak dalej, pitu-pitu, bo to jest, uważam, to też jest ktoś, kto wyrządza więcej szkody chyba niż zależy, pożytku. Właśnie zależy. Wiesz co, nie wiem, czy, bo żyjemy w świecie, w którym mamy ogromną presję karmienia piersią. Tak, straszna tak, presja. Tak, a nie każda kobieta chce i może. Chce i może, właśnie. Mm. Może każda chce, albo może... Nie, nie każda. Ale nie każda może na pewno. Tak. Tak, zgadzam się, podpisuję się pod tym, tak, nie każda tak, chce tak. i może. A doradca laktacyjny nie przyjmuje innego rozwiązania. Przystawiać, karmić. Nieważne, że cię bolą piersi, nieważne, że masz problem, przystawiać, karmić, do roboty. No wiesz, i właśnie matka Polka. Moim zdaniem, może zostanę skarcona za to, co powiem, ale mądry doradca, czy mądra doradczyni raczej laktacyjna, nie wypowie słów, jakie usłyszała moja znajoma, która właśnie miała taki problem, że dziecko albo źle ssało, albo źle było przystawiane, ale zdarzają się też takie przypadki, że trochę ten pokarm jeszcze się tak nie wyprodukował. Początek. Dajmy trochę czasu. Tak. I ona czuła, że dziecko, które ryczy non-stop, bo nie jest najedzone, ona przystawiała zresztą tak, jak w szpitalu podpowiedziano i potem jak, Boże, wiesz, ja rodziłam w Stanach i czasami potem jestem opierniczana, że źle mówię, pielęgniarka środowiskowa. Tak. Położna właśnie. Przychodzi i sprawdza, czy wszystko okej. I w przypadku Ziuty, pozdrawiam cię kochana, było tak, że rzeczywiście ona przez te pierwsze dni, ona nie mogła patrzeć na paszczaka, który, bo ona nie umiała zapewnić spokoju, ukojenia i w którymś momencie mąż stwierdził, dobra, i poszedł do apteki w nocy już tam 24h, kupił mleko modyfikowane, nakarmili, nagle Stefa po prostu spokój, cisza. Jakbym słyszał moją opowieść. No właśnie, słuchaj. Tak. I przychodzi położna i Ziuta tak opowiada, wie pani, no bo tak właśnie były problemy, że ja trochę nie wiem jeszcze jak tu, te piersi bardzo bolą, mała nie wysypia się i mąż kupił mleko modyfikowane. Ona, słucham? To wy nie wiecie, że dzieci karmione mlekiem modyfikowanym są mniej inteligentne? Naprawdę? No i to rozumiesz, Stefa ma tyle lat, ile matyś między Tymkiem i matyśką, czyli koło 5 lat. Nie. Wyobrażasz sobie? Czy to się dzieje? Ale znam dziewczyny, które są w stanie na spokojnie z tą dziewczyną przegadać. Jeżeli ona mówi, że naprawdę, bo kurde, Aga, pozdrawiam cię, ona nie chciała, jej się to nie podobało, czuła, że to nie jest dla niej, po prostu. I już. I trafiła na taką babkę, która mówi, nie chcesz, to nie, bo to będzie jeszcze gorsze dla dziecka, że ty się będziesz zmuszała. Myślę, że dzisiejsza medycyna i rozwój tej biomedycyny jest na tak wysokim poziomie, że to mleko jest naprawdę bardzo dobrej jakości i naprawdę tam, te mrzonki, że będzie alergikiem, że będzie się gorzej, no nie, no jedne mamy karmią. Naturalnie, półtora roku, dwa lata, jak mają ochotę, jeżeli dadzą radę, super, gratulujemy, trzymamy kciuki, kibicujemy, a jeżeli nie karmią, to też mówimy super, kibicujemy i trzymamy kciuki. Oczywiście, że tak, bo chyba chodzi najbardziej o ten spokój, relacje i to, żeby ta mama szczęśliwa. To szczęśliwe dziecko. I tata później też. A ty miałaś plan porodu, jak szłaś, bo wiesz, bo to jest też taka kolejna piękna historia opisywana w tym świecie internetu, zrób plan porodu, że świeczki będą, że coś tam muszę mieć ze sobą, mój ukochany różowy kocyk, nie, muza. Ja miałam playlistę swoją. Bo ja muzykę mówię, wiesz, akurat w moim przypadku ci powiem, była za krótka, bo to już 2:33, to trochę się... Wyłącz tego Balego White'a! O Jezus, nie, no w każdym razie tak. U mnie Gregory Porter był, ale w każdym razie jak po raz kolejny posłyszałam, wie kurna. I nie, to miałam listę i założenie też takie, że ja chcę rodzić naturalnie. Przy 22 godzinie stwierdziłam, że poproszę jakąś kroplóweczkę, ale to nieważne, bo to wszystko, tak jak powiedziałeś, że ja uważam, że skoro przerobiłam, przynajmniej w jakimś stopniu, bo to wiesz, to jest cały czas żywy temat, pomimo tego, że upłynęło 7 lat od pierwszego porodu, a Tymek się rodził w 2018.
Czyli to wszystko niby już powinno być takie przerobione. Rany się zabliźniły. Tak, już. Ale jednak tyle rzeczy się wydarzyło. Przy tym z kolei w ciąży pękła mi kość krzyżowa samoistnie. To też jakby różne rzeczy się dzieją. No właśnie, ale że raz... Doświadczyło się, że miałam takim bacikiem i się, a spróbuj tego, a jeszcze tu. I teraz się z tego śmieję, bo teraz właśnie a propos książek, to nie byłaby, wiesz, płacząca i taka smutna, wiesz, historia, tylko trzeba się z tego śmiać. I ja powiem właśnie a propos tego fizjoterapii urogi ginekologicznej dziewczyny, zacznijcie od tego, bo dziewczyny działają cuda, ale jeszcze jak byłam w Stanach, lekarka właśnie, jak przyszłam z tym problemem i mówię, że no nie działa, nic tam nie działa, ona mówi, pani Tatiano, pani zacznie stosować kulki dopochwowe, żeby właśnie ćwiczyć tak, kegla. Ja mówię, dobrze, ale gdzie, w aptece gdzieś, czy... Ona mówi, nie, do sex shopu po prostu. No i jak tylko Michał był w domu, to ja wygooglowałam najbliższy sex shop, podjeżdżam, a tam... dwupiętrowy hangar. I wiesz, nie tak gdzieś za węgła zachowany, kurczę, malutki sex shop, wchodzę i wiesz, na dwa piętra, wszystko, od wibratorów, przez ciuchy i tak dalej. W ogóle wiesz, ja patrzę i ta obsługa, bardzo miła zresztą, podchodzi dziewczyna i czego pani szuka? Ja mówię, kulek do pochwowych, no i odwracam się, a tam wiesz, aleja. Cała kurwa, to nie, kilkadziesiąt rodzajów. Ja... Z Batmanem, z Supermanem, jakie chcesz. Nie, jakieś, wiesz, tu stalowe, tak, tu jakieś tak, tam silikonowe, jedne odważone, wyważone, mniejsze, większe, wiesz, ja po prostu, a ponieważ też, no nie zapytałam się, jak ja, od jakich powinnam, no to tak naprawdę te kulki to są tak jak ciężarki na siłowni, prawda, czyli też są potrzebne do ćwiczenia. No ja wziąłam kilka rodzajów, ale najlepsze było to... Wziąłeś takich takie trochę, tak? Słuchaj, nie, właśnie na początku ta babka, wiesz, podchodzi i się pyta, tak widzi, że ja przyglądam się tam, chodzę, mówi, ale jakich doznań pani oczekuje? I w mojej głowie pojawiła się odpowiedź, chciałabym zrobić kupę. Wiesz, w sekstrzowie to są tak wszystko absurdalne historie. Doskonałe. No to wiesz, okropne z jednej strony, ale prawdziwe, życiowe. I po prostu, wiesz, zabrałam ten pakiet kulek, zresztą niektóre jeszcze dzwoniły, właśnie te stalowe dzwoniące. I co? Jest spacer. I słychać dzwoneczki. Właśnie, posłuchaj. Też pomyślałam jako młoda mama, że najlepsze miejsce do ćwiczenia to jest spacer, prawda? No i... Aniołek dostaje skrzydełka. Tak, i nagle ja, wiesz, po tam kilku metrach nie wiedziałam, czy wykopywać nogawką, czy łapać tutaj tego. Po drugie, właśnie te dzwoniące, to jak się ruszałam, to mówię, Boże, przecież wszyscy będą słyszeć. Po trzecie, jak widziałam sąsiadów, którzy na przykład z pieskiem wychodzili na spacer, to bałam się, żeby czasem nie zaprosili mnie na wspólny spacer, tak, bo mi coś wypadnie i właśnie ostatnio nawet Justyna Szydłowska powiedziała, i piesek by pochwycił jeszcze. A psy uwielbiają takie kuleczki, takie, prawda? Że, kurczę. I wiesz, że kucałam przy wózku i to są, wiecie co, to są wtedy... Czułam się upokorzona i wtedy czułam się samotnie i właśnie sfrustrowana. Poczucie mojej wartości to w ogóle było minus 500, to 900. Libido, w ogóle nie wiedziałam, co to było libido. I to u mnie trwało przez ileś lat. Nie miesięcy, lat. I co mogę tylko powiedzieć dziewczynom, które myślą, że to gdzieś tam uciekło. Oczywiście są różne przypadki, ale ja wam tylko mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy wykonana została operacja, ja nagle poczułam, Jezus... To nie musi być taki balon ciążący, wypadający, tylko ja normalnie czułam, że tak jakbym ktoś mnie wyprostował. Po pierwsze wiedziałam, gdzie się kończy moje ciało, a nie gdzieś tam właśnie za daleko. Jeszcze jedna ważna rzecz. Pierwszym krokiem to była ta operacja. Drugim współczucie sobie. Bo ja też tak bagatelizowałam i wszystko tak, nie, no właśnie, przez to, że słyszałam takie teksty, nie, ktoś może mieć gorzej, to jest taka poprawność polityczna, nie wypada ci powiedzieć. Współczucie sobie, żebyś pochyliła się nad swoim problemem, tak, że mam prawo do tego, żeby być... Nie, że było mi ciężko, bo ja też przyzwyczajona do tego, że wszystko zawsze dawałam radę. Ale to chyba każda mama, to jest, wiesz, włączył ci się tryb standardowej matki tak naprawdę, bo jakby... Myślałam, że byłam wyjątkowa, niestety tutaj większość z nas to ma. Nie ma, że boli, robimy po prostu. Robimy. No. Tak. I dziecko wiesz, wymaga, słuchaj. Tak, ja też byłam jakby zdziwiona, że zawsze sobie ze wszystkim radziłam, czy wiesz, właśnie śmierci bliskich, odejścia, że taka byłam w rodzinie. Wszyscy też się przyzwyczaili, ona sobie ze wszystkim da radę. To coś mówiłem, dziarska kobieta, prawda, która mówi o depresji. A nagle. To nagle macierzyństwo, czyli konotowane ze szczęściem, z bejbikiem. I teraz podkreślam, że to moje rozwalenie nie jest równoznaczne z tym, że ja nie kocham swoich dzieci, bo uwielbiam. Kocham i to powtarzam i oni wiedzą, ale jednocześnie właśnie byłam ja nieposkładana jako kobieta, jako partnerka. Tylko, że wiesz, ten początkowy etap, o tym też się mało mówi, masz bardzo mało przestrzeni na emocje. Ten początkowy etap to jest fizjologia i fizyczność tak naprawdę, wyłącznie. To dziecko jeszcze jest tak nieogarnięte przez tych kilka miesięcy. Karmienie, przewijanie, walka o sen, walka jeszcze o... Jeszcze a propos namiętności, czyli piersi, które są, jeśli jest karmienie piersią, dziumdziane, wyślinione i po prostu, nie wiem co tam, wyssane, to one przestają
spełniać jakąś tam, wiesz, swoją inną funkcję. Mhm. W ogóle punkty erogenne na piersiach to po prostu w ogóle, kurna, nie ma, nie? No bo one są tak wymiętoszone. Młody człowiek zajął, prawda, wszystko. Albo młoda, tak. No tak, no. Zawłaszczyła całą przestrzeń. Tak. Ale zobacz, miałaś bardzo trudne przejścia przy pierwszym porodzie, mhm. a mimo tego zdecydowałaś się na drugie tak, dziecko. Wszyscy się pytają, gdzie mi to walnęło? Te kulki, wiesz, gdzieś tam coś poprzestawiały. I to bardzo szybko. Może stwierdziłaś, tak. dobra, zróbmy to, co złe już teraz, miejmy to za tak, sobą. Tak, ja chciałam, wiesz co, bo zakładaliśmy z Michałem, że chcemy mieć dwójkę. Ja jestem jedynaczka, on ma brata. Dla niego to wydawało się normalne, a ja w sumie pamiętałam, że trochę fajnie mhm. by było jednak kogoś mieć. Oczywiście nie wiem, jak potoczą się losy moich dzieci, bo może nie będą się lubiły, ale mam nadzieję, że jednak tak się nie bo stanie. Bo tak, że onej mamie będzie dobrze, zobaczysz. I ponieważ chodziłam do tych lekarzy i wszyscy mówili jakby, nie wiadomo, to się wchłonie albo właśnie tego. Ja cały czas nie wiedziałam dokładnie, co się stało, bo ja w życiu wcześniej nie słyszałam o rektocele, bo taka była moja mhm. przypadłość. Stwierdziłam, że niech ten walec przejedzie raz, a dobrze, jeszcze wycofa, bo nie wyobrażałam sobie sytuacji, że wrócę do śpiewania, a potem zrobię kolejną przerwę na pieluchy. Na przykład, tak. O nie, no to tak. wiedziałam, że to jest niemożliwe, ale też ze względu na mój wiek, bo ja jestem reprezentantką późnego macierzyństwa. Dojrzałego się mówi dzisiaj, przepraszam, dojrzałego. Nie późnego, poprawność. Tak, dojrzałego i czego nie żałuję, ale rzeczywiście wiedziałam, że musimy ciach, ciach, ciach. No i dlatego... A czy wokalistka, mama wokalistka śpiewa dzieciom kołysanki? Śpiewała? Znaczy, ponieważ tak, moje dzieci mają jedną kołysankę właściwie, przerobione 100 lat, bo im się to podobało i ja śpiewałam, tylko mruczałam. Tak. Ale już to będą imprezowe dzieci, wiesz, jak 100 lat wyssały z mlekiem matki. Ale mi się to podobało i one rzeczywiście przy tym jakoś tam reagowały. Czasami jakieś inne, ale wiesz co, u Matyśki na przykład zadziałało to, bo w ciąży słuchałam jeszcze wtedy Gregorego Portera, właśnie taka płyta, która, ona była taka dość, no nie była taka skoczna, radosna. Jakoś trafiała wtedy do mnie i był jeden utwór, na który Matyśka po porodzie to tak reagowała właśnie, że jak włączałam, to tylko takie oczy były. I wtedy się właśnie gdzieś tam wyciszała, to jednak plan to porodu działało. To jednak, wiesz, nasłuchała się w trakcie porodu. A nie, w trakcie porodu to może tak akurat tego utworu nie, ale rzeczywiście wcześniej gdzieś, wiesz, widocznie skojarzyła to z jakimś tam fajnym momentem w wodzie, w brzuchu. A potem przy tym, to też właśnie to 100 lat przerobione na mruczando. Także nie bójcie się, jeśli cokolwiek innego śpiewacie, kotki dwa to są naprawdę okej, jak słychać. Tak. Są bardzo ambitnym repertuarem, tak. Słuchaj, chciałbym, żebyśmy, zbliżając się do końca naszej rozmowy, żebyśmy jeszcze raz bardzo mocno zauważyli ten wątek wsparcia psychologicznego, właściwie jego braku u kobiet. Mm-hmm. No bo to jest tak, mnóstwo mówimy o aborcji, mnóstwo mówimy o sprawach światopoglądowych, tak. a kurczę, zupełnie nie pochylamy się nad tym, co jest naprawdę istotne, bo owszem, to jest bardzo ważny mm-hmm. temat legislacyjny i tak dalej, ale kobieta jest sama, nie ma wsparcia, bo moim zdaniem powinna być obligatoryjna wizyta co najmniej u dwóch psychologów po porodzie. Czy wszystko w porządku? Mm-hmm. Pogadajmy. A kobieta jest sama z tym. Jeżeli, drogie panie, nas słuchacie, szukajcie pomocy. Jeżeli tak. czujecie, że cokolwiek jest nie tak, szukajcie, bo są ludzie, którzy mogą wam pomóc. Dziewczyny tak, ale ja bym tutaj jeszcze do otoczenia dziewczyn. To jest ważny temat. Dziewczyny same nie zawsze wiedzą, że potrzebują pomocy, bo są w bo to raz hormony, a dwa, jeszcze nie są w stanie zrozumieć, co się z nimi dzieje. Natomiast partner, teściowa, mama, przyjaciółki, otoczenie. Jeśli zobaczycie, że dziewczyna, która wcześniej była, nie wiadomo, no uśmiechnięta, pozytywna i nagle ona zachowuje się trochę inaczej, ale też pamiętajmy, że czasami depresja jest ukrywana pod maską uśmiechu i w ogóle wszystko cudnie, czyli na tych spacerach widzimy mamy uśmiechnięte i mój jest od razu już bananka, to już zaczynamy chodzić, tu coś tam, a wraca do domu i... Ale jeśli zobaczycie, że cokolwiek jest inaczej, to spróbujcie z nią porozmawiać, że nie spróbujcie, tylko porozmawiajcie. Bo może czasami takie wasze ciepłe słowo spowoduje, że ona powie, że rzeczywiście coś jest nie tak, otworzy że z tym jej się, trudno powie, i wtedy tak. na przykład podpowiecie jej, że dziewczyno, ja nie jestem osobą, która ci może profesjonalnie pomóc, choć może poszukamy jakiegoś psychologa. I nie mówimy, daj spokój, ogarnij się, będzie dobrze. Tak. Będzie dobrze. I dziewczyny, to co zjedz najważniejsze. To dobra, bo ja już paru wywiadów udzieliłam na ten temat i ostatnio napisała do mnie bliska mi dziewczyna, która po tych moich opowieściach i historiach, które przytaczałam, nagle zobaczyła, że ona właśnie popełniała ten sam błąd, czyli ważenie nieszczęść, czyli mówienie, porównywanie się, które moim zdaniem jest totalnie zgubne. I ona nie przyzwoliła sobie właśnie na współczucie sobie po poronieniu, bo ona mówiła,
tu ktoś właśnie chemię ma, ta nie może zajść w ciążę. 10 tysięcy, zresztą wszyscy znajdujemy 10 tysięcy przykładów, że nie ma co się tak użalać, zresztą ty, że teraz tak jest, zobacz, podaje się przykłady, a ten zawsze nie ma nogi ktoś ma gorzej, i daje, tak. Ten ma gorzej, jakby weź się w garść, motywacyjne te wszystkie speech'e, znaczy przemówienia i ona napisała do mnie, że słuchała podcastu tamtego i się poryczała, mówi, wycieraczki musiała od środka włączyć, bo zdała sobie sprawę, że dokładnie to samo zrobiła sobie, że widzi, że jednak musi iść do psychiatry, psychologa, z kimkolwiek z zewnątrz porozmawiać, bo ma problem z tym tematem. Jakimś takim, jak to ona nazwała, falstartem ciążowym. Falstart ciążowy. Nawet trudno to słowo wypowiedzieć, tak. Poronienie, prawda? Zobacz, ile kobiet ma z tym problem, żeby się przyznać. Też miałem taką sytuację, gdzie moja koleżanka przez długi czas to ukrywała. Tak. Dopiero po roku napisała na Facebooku, bo już nie mogła tego wytrzymać. Ja taką miałam historię. Wiesz co, ale tak samo jest z aborcjami. I przecież to jest normalne, że kurde, to tak udajemy. Niektórzy udają, że nie ma tematu. Ja wśród swoich znajomych, po prostu ten temat istnieje i jak dziewczyny potem to tłamszą i jaki to ma wpływ na ich życie. Wiesz, paradoksalnie jedną z mądrzejszych rzeczy, kiedyś mi powiedział znajomy ojciec dominikanin. Paradoksalnie mówię, bo wydawałoby się, że to jest człowiek, który powinien być po drugiej stronie barykady. On powiedział, słuchajcie, jeżeli którakolwiek z waszych koleżanek, znajomych kiedyś dokona aborcji, to broń Boże, nie macie prawa jej oceniać. Macie prawo ją otoczyć troską, ciepłem. No, macie obowiązek być z nią. Mm-hmm. I to jest wasz obowiązek, jako dobrego człowieka. I myślę sobie, że o tym też się nie mówi, bo to co mówisz, aborcje są i będą w tym kraju. Czy ta władza, czy inna będzie chciała inaczej? Nie, to jest prawo kobiety. Tak. I mówmy o wsparciu psychologicznym. Skupmy się na tym, żeby te kobiety nie były same, naprawdę. Ani poronienie, ani aborcja nie są wyborami, czy tam sytuacjami, przepraszam, zero-jedynkowymi. To nigdy nie jest, i dzisiaj idę na randkę, pyk, dobra. Tak samo z poronieniem, bo też się mówi, przepraszam, ale ja też to muszę zaznaczyć, mówi się o tym tylko w kategoriach tragedii, wielkiej straty, ale znam przykłady dziewczyn, na przykład młodych, które, no podajmy przykład, wpadka. I jeżeli organizm dziewczyny decyduje jakby sam, czy matka natura, czy ktokolwiek jak wierzy, jak myśli o tym, że jest poronienie i ta dziewczyna czuje ulgę. W związku czuje się winna. Ale nie można właśnie dlatego wszystkich wrzucać do jednego worka i nie można się porównywać. Aha. Oczywiście, tak jak mówię, to nie jest zero-jedynkowe, że ta powie, o, cieszę się. Nie, bo to właśnie są cały czas emocje, ale różne nam towarzyszą. Każdy z nas na inne bodźce zareaguje inaczej. No. Dajcie sobie prawo do emocji. Tak, czujcie. I szukajcie wsparcia. I uśmiechajcie się tak pięknie. No właśnie, uśmiechamy się do was i przytulamy. Tatiana Kupnik, bardzo ci dziękuję. Kawał dobrej roboty robisz tym mówieniem. Kamilu, vice versa. I słodko się zrobiło na koniec. To był podcast Tato, no weź. Dziękujemy pięknie. Mamo, przestań. To był podcast Tato, no weź. Bądź z nami również w przyszłym tygodniu. Premiera nowego odcinka w każdy wtorek o 19:00. I pamiętaj, nie bój się szczerze mówić o byciu rodzicem. Kamil Baleja, do usłyszenia.